zmęczony od pisania kolejnego tekstu. Płacz mojego syna, wynikiem złego snu. Staję nad kołyską, bo w niej dla mnie wszystko, co jest najważniejsze i ma największą wartość. Synu, graj twardo, jak spotkają cię pogardą. Pamiętaj o godności, lecz nie zawsze walczyć warto. Bądź sprawiedliwy i pamiętaj o jednym. Bóg jest tylko jeden, jakkolwiek go nazwiemy. Szanuj swoją matkę, miej szacunek do kobiet. Odrobinę większy niż twój ojciec. Stawaj w obronie słabszych, unikaj tych fałszywych. Uśmiechnięte twarze, halucynacje jak grzyby. Przejrzyj ich na wylot i nie mów nigdy trudno. Pewnego pięknego dnia możesz wstać za późno. Niech twoje otoczenie nie narzuci ci sposobu, który pośród wielkich zysków szybko wtrąci cię do grobu. Nie pozwól, aby pieniądz zawładnął twoim sumieniem. Nie warto robić wszystkiego, by napchać czymś kieszenie. Zawsze się angażuj, jak masz wiernych przyjaciół. Bądź gotów wezwać pomoc, a potem się zrewanżuj. Bądź tolerancyjny, bo dużo jest złego wokół. Nie oceniaj nigdy tylko na podstawie zmysłu wzroku. Bądź wybitny w tłumie, lecz zachowaj to tylko dla wybitnych, bo stu zwykłych będzie chciało cię zniszczyć. Jeszcze jedna prośba, skoro zbliżam się do końca, postaraj się tak żyć, żeby przeżyć swego ojca. Już od urodzenia najważniejszy egzamin. Czy jako zdam, czy ty go zdasz, czy my go zdamy. Przejdź go mnie przez życie i poczuć się wolnym. By na łożu śmierci zasnął snem spokojnym. Nie być człowiekiem, w którym serce i sumienie twarde i silne, stworzone przez dwa krzemienie, które zrodzą iskrę w nienawiści łonie. I sam od tej iskry człowiek spłonie. Tak jest, aha, krzywy haki. Ej, jest już późno, kochanie. Zamknij oczy, śpi. Miasto zasypia jego fluid. Ja i ty wśród ciszy. Wiem, że kołysankę domu słyszysz. Napisałem ją dla ciebie. Posłuchaj, co się liczy. Za parę krótkich lat będziesz już kobietą. Chcę być najdumniejszym ojcem. Choć martwi mnie to, że życie dorosłe, w które wejdziesz niedługo, to świat zła pułapek. Więc nie ufaj ludziom, bądź prawdziwą kobietą. To duże wyzwanie, bądź pięknym wyjątkiem z całej rzeszy. Naucz się rozmawiać z gracją oraz klasą. Najbardziej szanuj siebie, bądź dobrym dyplomatą. Nie daj się dylematom, słuchaj swego serca. Pamiętaj, że spokój to nerwów rozjeńca. Każdą pozorną miłość traktuj z dystansem. Każdy książę z bajki może zmienić się w zdrajce i drania. Więc oszczędzaj łzy do przelania, może być ich sporo. Przyjmij je z pokorem, nie poddawaj się wpływom i otoczenia presji. Decyduj za siebie w każdej ważnej kwestii. Miej w sobie trochę bestii, trzeba będzie walk na złoczyńców warto. Pogroź im żółtą kartką. Życie będzie zawodzić częściej niż zachwycać. Znajdź małe szczęście i żyj nim, oddychaj. Dbaj o swoje zdrowie, nie bierz przykładu staty. Wszystkie hedonizmy traktuj jak pragmatyk. Żyj dla tych, których kochasz. I pamiętaj skarbie, pamiętaj, że w ojcu masz zawsze oparcie. Najważniejszy egzamin, czy ja go zdam, czy ty go zdasz, czy my go zdamy. Przejdź go mnie przez życie i poczuć się wolnym. By na łożu śmierci zasnął snem spokojnym. Nie być człowiekiem, w którym serce i sumienie twarde i silne, stworzone przez dwa krzemienie, które zrodzą iskrę w nienawiści łonie. I sam od tej iskry człowiek spłonie. Już od urodzenia najważniejszy egzamin. Czy ja go zdam, czy ty go zdasz, czy my go zdamy. Przejdź go mnie przez życie i poczuć się wolnym. By na łożu śmierci zasnąć snem spokojnym. Nie być człowiekiem, w którym serce i sumienie twarde i silne, stworzone przez dwa krzemienie, które zrodzą iskrę w nienawiści łonie. I sam od tej iskry człowiek spłonie.